znowu będą błyskać ogniem, znowu bagnety skrzyżują. Wszystko po to, żeby uświetnić pamięć o wspaniałej tradycji miasta. Kto żyw? Ręce krzyżuje i klaszcze. Orkiestra szkocka. Tak się rozpoczyna niewinnie, pokojowo. Wielka bitwa Pierdzenyca. Wielkie brawa. Jak na prawdziwych Szkotów się stało, zagrali oszczędnie. Pospolitego ruszenia muzyków. Polak z Włochem zawsze się dogada. Trudne były początki lekki. Te inne tradycje mieli Włosi, a inne Polacy. Waszmość, przemawiaj! Wojska epoki napoleońskiej składały się z najróżnorodniejszych. A także, jak podpowiadają mi tu życzliwi mieszczanie, głowa bywała też ciężka. Ale cóż tam na wojnie głowa? Jest część prawdy, albowiem wojsko francuskie pijało wino, natomiast Prusacy byli na okrągło napojeni piwem. Piwo w wojsku pruskim stanowiło podstawowy płyn do picia, tak jak dzisiaj kawa czy herbata. Ale nasz dzisiejszy gość pewnie piwem się nie obniża nadto. Robienie pysa. Dzielni i szarmanscy Prusacy kłaniają się pani burmistrz, kłaniają się mieszkańcom miasta. Wojenka wojenką, a jednak dobre wychowanie obowiązywało wtedy w każdym miejscu. Konie talecznym ruchem, po wiaderku piwa pewnie też. A oczywiście konią także nie piwa, nie dołowa. Powody na czas nie dojść. Nie do piwo, ale za to przebije. I kolejny oddział. Maszeruje następny oddział pod flagą napoleońską. Proszę spojrzeć na ich sztandar, litera M. Do reprezentacji wojska, stąd też byli to potężni mężczyźni, silni, dobrze wystrojeni, niosący armię, żeby się ładnie prezentować naszym mieszkańcom miasta. Padają komendy. No i wojenka trwała z niewielkimi przerwami kilkadziesiąt lat. I teraz... Panowie, dowódca armii pruskiej gotowy do walki. Nie oddamy życia za was, za Nysę. Przyszliśmy z pomocą ze Srebrnej Góry, z Kłodzka, z Koźla. Nysa będzie nadal pruska. Niech tak się stanie. Dziękuję. Pani burmistrz, 7. regiment Polni Oddziału Strzelecko-Francuskiej Armarii se przystawuje, a komisja... Mamy wielki zaszczyt i przyjemność oglądać żołnierzy w strojach z XIX wieku. Po to, ażeby przedstawić nam dawne wydarzenia, które w 1807 roku miały miejsce w Nysie. 14-dniowej obrony została zupełnie zniszczona.
Ogromnie dziękuję żołnierzom, którzy tak licznie przybyli do naszego miasta i w tej chwili zupełnie wypełnili rynek, a jeszcze przed chwilą się obawiałam, że będzie nas za mało, żeby ich tak świetnie witać. Szanowni Państwo, są z nami wojska z Czech, Niemiec, Białorusi, Litwy, Austrii, Węgier. Przez całą noc meldowali się na forcie drugim i jest ich ponad 600. Tak, takie oklaski należą się żołnierzom. Żołnierze na forcie prezentują nam życie obozowe. Zapraszam wszystkich, ażeby oglądać ich, ażeby ich podziwiać. A na pewno wasza wizyta na forcie sprawi, że w przyszłym roku będzie ich jeszcze więcej. To dzisiejsze wydarzenie, ta 10. inscenizacja Bitwy o Nysę, odbywa się w ramach projektu sfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego współpracy transgranicznej polsko-czeskiej. Jest to projekt rekonstrukcja historyczna wspólnym produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza i w projekcie tym bierze udział 9 miast: Nysa, Kłodzko, Świdnica, Kędzierzyn-Koźle, Stoszowice, Złote Chory, Kraliki i Jaromer. Szanowni Państwo, dla Państwa, dla mieszkańców, dla turystów zostały przygotowane znakomite zabawy dzisiaj od godziny 17. O 17.00 poważna inscenizacja, a następnie festyn forteczny, na który zapraszam do godziny 21.00. Jutro natomiast już od godziny 10.00 zabawy na forcie wodnym i również na forcie drugim, czyli na naszym poligonie. Mam nadzieję, że wszyscy mieszkańcy i turyści znajdą coś dla siebie i będą się znakomicie w czasie tych wydarzeń bawić, czego wszystkim życzę. Żołnierzom życzę siły do walki na polu powrotu do Nysy, na kolejne tego typu wydarzenia, które już na stałe wpisały się nie tylko do kalendarza imprez kulturalnych naszego miasta, ale są ważnym wydarzeniem w naszym kraju, bo chcę przypomnieć mieszkańcom i turystom, że to wydarzenie, Bitwa o Nysę, jest produktem turystycznym nagrodzonym przez Polską Organizację Turystyczną. Niech więc na chwałę naszego miasta i swoich sztandarów żołnierze przeleją u nas pot zamiast krwi, a ich trud żołnierski przyniesie radość zamiast utrapienia. Niech ich pieczołowicie odtworzone mundury i uzbrojenie służą pięknej lekcji historii i wspaniałej zabawie. W imieniu władz miasta i mieszkańców witam raz jeszcze wszystkie przybyłe do nas jednostki. Spustoszyły nasze miasto w XIII wieku. A tymczasem wojsko nie byłoby wojskiem, gdyby nie przywitało mieszkańców miasta, władz miasta salwą honorową. Od oddziały do salwy honorowej kolejno pal. Głównodowodzący w imieniu gospodarzy Remigiusz Kamiński zmierza w kierunku oddziału pierwszego w stronę katedry. Kolejne salwy kolejnych oddziałów na cześć mieszkańców zacnego grodu i władz. Stąd też nie zawsze wychodzi to tak równiutajnie, jakby się nam mogło wydawać.
ale to też dodaje uroku, dlatego że salwa trwała dłużej. Teraz pora na nas, zgromadzonych tu mieszkańców i gości. Wielkimi brawami, ale tak na raz. Wszystkim im teraz podziękujemy. Dziękujemy wam, żołnierze. Będą błyskać ogniem, znowu bagnety skrzyżują. Wszystko po to, żeby uświetlić pamięć o wspaniałej tradycji miasta. Do żyw! Ręce krzyżuje i klaszcze, orkiestra szkocka. Tak się rozpoczyna, niewinnie, pokojowo. Wielka bitwa Pierdzenica. Wielkie brawa. Jak na prawdziwym szkodzie się stało, zagrali oszczędnie. Ale to bardzo porządni ludzie. Jeżeli państwo pojawią się na drugim porcie jeszcze po 17, tam będą mogli państwo ujrzeć ich w pełnej klasie i kolejne oddziały wojsk. Ja przewiduję teraz bardzo ważną wymowę. Zanim pani burmistrz przywita oddziały, pojawi się tutaj takie masowe, ludowe, wielkie brawa. Wielkie brawa! Wielkie brawa!